Słuchajcie, jedna rzecz. Zygmunt, zmuszałeś ludzi do robienia strasznych rzeczy i PN nam przysłał taką taśmę. Proszę bardzo, zobaczcie. Prawda o Zygmuncie. W oczy kole. Ciężko pracowali, przygotowując się do tej jednej chwili. Chwili prawdy, której niebawem będziecie świadkami. Witam rodzinę cyrkowców. Wojtek, zapraszam cię do siebie. Rozpoczyna się twoja konkurencja. Przypomnę zasady. Zadanie polega na zarzuceniu na głowę 5 doniczek, jedna w drugą, przy użyciu wyłącznie nóg. Zawodnik ma do dyspozycji 10 doniczek. Czy to jest jasne? Jasne wszystko jest. Czy jesteś gotowy? Jestem gotów. To jest twoja chwila prawdy. Teraz uwaga! Drogi Zygmuncie, tak się składa, że doniczki są macie tutaj doniczki? Dzisiaj z nami. Tak. Okay. Ja się zabiję. A jak wiemy, drogi Zygmuncie, doniczki wymyślił Donizetti. Dobra, okej, okay, Zygmuncie, drogi Kasiu, będziesz sędziować, dobrze? Proszę ja bardzo. Ja mogę kopać te doniczki, ale nie wiem, co. Nie, patrz, Zygmunt. Wyzywam ale ciebie. Ale mieli na to tydzień. No, mój jak drogi, wyglądam? Ale ty parę lat. Ale Zygmunt, parę lat to prowadziłeś, okej? Okay? Kasiu. A może zrobimy tak? No dobra, proszę bardzo, jedną mogę przyjąć, no. Jeszcze raz? Proszę bardzo, dobra. Daję ci drugą szansę. Dobrze. Ostatnią. Poczekaj. Gotów jesteś? Trzecia jest ostatnia. Dobra, poczekaj, nie. Zygmunt, uwaga. Nie, ja muszę spróbować sam. Dobra, dzięki, poczekaj. Nie. Zaraz. Dobra. Nie. To było zupełnie inaczej. Ja staję, mówię, to jest twoja chwila prawdy. Bracie, ja myślałem, że ze mną, bracie. No, nie wierzę w to. Dobra. No,